Przed majówką wszyscy wyruszamy na zakupy, lecz o zawartości naszych koszyków decydują różne kryteria. U nas mam nadzieję, że to ekologiczne trzeba kupić, tak? Żeby były tak naprawdę takie pewne. Polskie też nie zawsze są dobre. Mimo wszystko jest to nasz rodzimy produkt i uważam, że należy popierać polski przemysł i produkty polskie. O tym, że warto kupować rodzime produkty, przekonywali dziś narodowcy. Obecnie istnieje kilka sposobów na oznaczanie pochodzenia produktów. Najczęstszym i takim najbardziej popularnym sposobem są kody kreskowe. I właśnie kod kreskowy rozpoczynający się od cyfry 590 informuje nas o tym, że dany produkt został wyprodukowany w Polsce przez polskiego producenta bądź jest dystrybuowany przez firmę zarejestrowaną w Polsce. Tak naprawdę każdy z nas, każdy konsument ma wpływ na kondycję polskiej gospodarki właśnie poprzez kupowanie polskich produktów, co zwiększa zatrudnienie, rosną płace i pojawiają się możliwości eksportowe tych polskich firm, co jest oczywiście bardzo pozytywne dla nas wszystkich. Pieniądze po prostu zainwestowane w lokalnych przedsiębiorców prędzej czy później się nam zwrócą, ponieważ zostają w obiegu polskiego pieniądza, nie zostają wywożone za granicę. Drugim aspektem, dlaczego lepiej wybierać lokalnych przedsiębiorców, a nie zagranicznych, jest to, że duże supermarkety niestety nie płacą podatków w Polsce, dlatego jest im łatwiej sprzedawać te same produkty po niższych cenach. Lokalni przedsiębiorcy muszą płacić podatki w naszym kraju, a wiadomo, że odkładane podatki później zwrócą się poprzez na przykład budowę dróg, kolei czy innych rozrywek w naszym mieście. Okazuje się jednak, że znalezienie polskiego produktu w zagranicznej sieci nie jest takie proste. 10 minut szukania, w końcu udało się znaleźć jakikolwiek polski produkt. Niestety przesortowałem całe mięso w Lidlu, przeszedłem całą półkę z nabiałem, nie udało mi się nic znaleźć, no chociaż w sumie masło to też można było jakoś tam pod nabiał podłączyć, aczkolwiek znalazłem tylko mleko polskie, nie było mi za bardzo potrzebne, więc kupiłem polskie masło. Udało się, aczkolwiek musiałem prosić o pomoc obsługę, dość była zdziwiona, twierdzić, że pierwszy raz takie pytanie, ale udało się, kod jest 590. Nie będę robił kryptoreklamy, co to za produkt, ale udało się. Może lepiej zatem wybrać się na pobliski rynek, gdzie polskim sprzedawcom coraz trudniej sprostać konkurencji hipermarketów. Niestety my żyjemy na granicy wegetacji, a nie normalnego życia w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Dlatego próbujemy tam, gdzie jest tanio, tak? A ryneczki niestety nie są w stanie się w tym momencie utrzymać w takich, a nie innych cenach. Choć wielkie centra handlowe kuszą niskimi cenami, należy pamiętać o tym, że kupując u rodzimych przedsiębiorców wspieramy polską gospodarkę. Anna Ciekańska, eMisja Łódź.